Siemanko, witam was z gry F1 2012. Jest to drugi odcinek. Nie będzie to typowa kariera, ponieważ uważam, że takie coś byłoby zbyt nudne. Dobra, wybieramy sobie zespół KTRM z malowaniem Jaguara. Bierzemy Kovalainena, dlatego że ma zarąbisty kask. Dobra, okrążenia 5 okrążeń. Łatwy, no bezchmurna. Dobra. Będzie to ogólnie seria na modach, czyli na zmienionych wyglądach politów, ale no, Australię sobie bierzemy. Jako że Australia jest w ogóle świetna, tak wygląda normalny bolid KTRM. Natomiast to, co ja pokażę za chwilę, to będzie inny bolid KTRM, nie taki jak wy znacie. No, będzie ciekawiej. Dobra. O, wczytuje nam się gra. Idzie, no, zarąbisty kask, sami przyznajcie. Inżynier, idź na tor. Niestety odgłosy są za głośno, ale to wyreguluję w Audacity. No, niestety odgłos silnika jest za głośny, muszę zagłuszać go. Wyjeżdżamy. No, jak na, widać na kierownicy, Caterham dalej. Dobra, z której startujemy pozycji? Proszę państwa, no to wiadomo, że Feta z pierwszej. Proszę państwa, no tu nie wiem, z której pozycji Kovalainen i mój kolega Witalij Pietrow. Startujemy z 17 pozycji. No, przede mną jest Hulkenberg, Senna, mamy DRS. Ale popatrzcie, jak to się błyszczy. Jak się błyszczą felgi. Proszę państwa, wystartował Heikki Kovalainen i wykorzystał cały kers. Jest już na 16 pozycji, wyprzedził Nico Hulkenberga. Ajajaj, tu jest przyhamował. Ale pięknie, pięknie świeci. Nie wiem, kto to robił tego moda, ale w każdym razie wielkie brawa do niego, dla tego pana. Ale tu się próbuje Daniel Ricciardo przedostać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę państwa, atakujemy pola Dinestę. Udało się, udało się. Teraz próbujemy walczyć z Senną. Udało się. Jesteśmy na 13 pozycji. Miejmy nadzieję, że nie pechowej, że jeszcze awansujemy. A uwielbiam to w Australii. I przyhamowałem za bardzo. Spóźniłem hamowanie, albo przyspieszyłem, nie wiem w sumie, ale popatrzcie, te felgi błyszczą się, no znakomicie, ajajaj, ależ błąd popełnił tutaj Heikki Kovalainen. Przede mną jest Sergio Perez, zobaczymy, jak będzie na następnych okrążeniach. Aj, nie mam tego kersu. No, te bolidy są wolne od fuja. Dobra, ale przyznajcie, że ten bolid wygląda pięknie. Może tamten był prosty, ale nudny. Ten też jest prosty, ale za to zarąbisty, proszę państwa. No, niestety nie najlepiej idzie nam. Jesteśmy tylko na 14 pozycji. Trzeba dogonić panów. Ajajaj, popełnił błąd. I przede mną jest Sergio Perez. Zobaczymy, jak to będzie na następnym okrążeniu. I tak, wyprzedza Sergio Pereza znakomicie tutaj, co poradził z Meksykaninem. Fiński, zimny Fin. Chociaż to nie jest ten Raikkonen, tylko Kovalainen. Zobaczymy, jak zaatakuje teraz Kobayashiego. Kers w użyciu, proszę państwa. I pierwszy zakręt. I teraz pełna jazda. Będzie atak na Kobayashiego. Zobaczymy. Dojechał. Na razie. Idziemy drugie okrążenie. Aj. No, troszeczkę bezczelnie, ale o to chodzi w tym sporcie, żeby jak najbardziej... Znaczy, nie chodzi o to, żeby było bezczelnie, ale chodzi o to, żeby było szybko. Ogólnie, na kanał, jak wiecie, jest... sorry, inżynier mi się wpierdolił. Ale ogólnie, jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że tu nie ma żadnych CS-ów, żadnych LOL-ów, żadnego Minecrafta. Bo ogólnie stwierdziłem, że to nie będzie kanał taki masówka, wiecie. Że niby CS, jak jest teraz, albo Minecraft, jak był kiedyś. To będzie kanał stworzony przeze mnie i tak naprawdę nie będzie tu, nie ma, u mnie nie ma miejsca na masówkę. Ja wiem, że za chwilę ktoś doczepi się do mnie, że... Jestem jakiś dziwny, kurwa, że Telges, ale to nie chodzi o to tak naprawdę, chodzi o to, że tego jest za dużo na YouTubie, że może się na słuch fajnie wybija, ale mi nie zależy na sławie, znaczy trochę zależy, no skoro nagrywam, no to zależy mi na sławie trochę, ale ten kanał przede wszystkim nie jest nastawiony na razie na zysk, a następny być może w przyszłości będzie,
nic nie obiecuje. A i ten silnik mnie troszeczkę zagłusza. I proszę Państwa, trzecie okrążenie, no nie najlepiej pojechaliśmy. Nie, to nie było rekordowe. Aha. Gościu mi mówił o tym, no, o DRS-ie. Jak podjedziemy tam pod do gościa, będziemy tracić sekundę. Aj, no nie idzie mi po prostu dzisiaj. Wybaczcie, no wiem, że powinienem się bardziej postarać, ale... No tutaj się trudno wyprzedza. No i słabiutko jedziemy. O, ścinamy za bardzo te zakręty. Niestety, dzisiaj nie jest fascynujący wyścig, tak jak był ostatnio. A, mój kolega musiał dać o sobie znać. Pozdrawiam ciebie, to jest Jasiu chyba, tak? To pozdrawiam ciebie, Jasiu. Jesteś pierwszą osobą, którą pozdrowiłem od czasów poprzednich filmików. Tak, o tych zeszłorocznych. Ale, dobra. Wykręcamy czas, no nie najlepiej, pojechaliśmy. 5 sekund straty. Ale zostały jeszcze dwa okrążenia. Pamiętajmy o tym, że zostały dwa okrążenia. Dobra. Próbuję tu zaatakować Kobayashi. Ale nie udaje mu się ta sztuka. Awansowaliśmy jedynie 4 miejsca. To nie jest taki świetny wyścig, jak był Williamsem. Ale przyznajcie, malowanie jest przepiękne, jeszcze tak się błyszczy, znakomite. A ci zastanawiacie się, z jakiej strony ja pobieram te wszystkie malowania może, jak ktoś w ogóle gra w tą grę? Bo założę się, że nie większość nawet nie wie, co to jest gra. Większość mówi, a formuła, no to nudny sport. A... Ale niesamowicie tracimy. To jest niesamowite, ile tracimy. Nie będzie punktów, ale będzie no, stosunkowo dobre miejsce, bo 12. Czekaj, a nie, my startowaliśmy z 17 pozycji, tak, tylko aż 5 pozycji awansowaliśmy. Zobaczymy, czy macie kariery, nie nagrywam, bo to jest po pierwsze cholernie nudne. Musiałbym nagrywać po pół godziny, a tak naprawdę na to, żeby niewiele się nie działo. Bo tak naprawdę niestety nie da się, musiałbym po prostu... Ech, ten inżynier mi się wpierdala, kurwa, między wódkę a zakąskę, ale... Ale nieważne, ale no teraz podkręciliśmy tempo ewidentnie. To jest niewątpliwie podkręciliśmy tempo, gonimy Raikkonena. A przed nim jest chyba Massa, tak mi się zdaje, ale nie jestem pewny. Jeszcze Massa w Ferrari, bo teraz jest w Williamsie przecież. Dwie i pół sekundy, proszę Państwa, to Kobayashi próbuje się przecisnąć, nie daje sobie rady. Z Kovalainenem, ten kask jest na serio świetny. A to jest inna kamerka. O tak. Te białe elementy, niektóre się tak błyszczą. A zwłaszcza opony, no zobaczcie sami jak to się błyszczy. Znakomicie. No nie będę mówił to o czym mówiłem już wcześniej. Ale no całkiem niezła gra jest z tej gry. Dobra. I kers! Zrzuciliśmy cały kers! Znaczy połowę zużyliśmy. O, kolejny kolega, pozdrawiam go. Oczywiście, to jest chyba Mateusz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Proszę Państwa, gonimy! Tutaj Kimi Raikkonen próbuje zaatakować swojego byłego kolegę zespołowego, Felipe Massę. Teraz Kovalainen dogonił swojego rodaka Kimiego Raikkonena. Ależ będzie fascynująca rywalizacja na najbliższych okrążeniach. Znaczy to jest ostatnie okrążenie w zasadzie. No mógłbym więcej nagrywać, ale w sumie cały wyścig trwałby około 2 godziny, więc także masakra by była. A ja nie mam limitu. A po drugie, tak naprawdę takie długie filmy to się nudzą od razu. I po kilku minutach wyrzucam, znaczy wyłączam je, bo po prostu się nudzą. Człowiekowi, tak człowiek to tak wsiedzie o trzeciej minucie filmiku, wyłącza filmik, więc tylko nabija w ten sposób wyświetlenia. Aj! Za szeroko tutaj. To jest tor uliczny, aby ktoś nie wiedział jeszcze. Ogólnie obok Monako. Aj, pięknie tu do parteru sprowadził. Co się stało? Co się dzieje, proszę Państwa, z Kovalainenem? Za bardzo się rozluźnił. No i dobra, aj chuj kurwa, gonimy tamtych panów. Gonimy Raikkonena. Chociaż już tak, a Vettel wygrał, no. Mógłby ktoś inny od czasu do czasu. Oczywiście się nie narzekam. No i proszę Państwa, kończymy ten wyścig.
No, całkiem przyzwoicie, 12 miejsce, bolid, jak teraz widzicie, jak błyszczy się znakomicie. Znaczy, ja już tyle razy pieprzyłem o tym błyszczeniu, że to masakra jest jakaś. Ale wolno, wolny czas, strasznie. Mocne 12 miejsce, gratulacje, tuż za strefą. Tak średnio. A w tej grze, znaczy mógłbym zrobić na przykład tryb Grand Prix, gdyby to nie było, gdyby nie to była inna wersja gry, to bym mógł zrobić tryb Grand Prix, ale że tu nie ma, nie można całego sezonu rozegrać, więc nie robię takiego czegoś. Także do widzenia, zobaczymy, co będzie następne. Dziękuję za oglądanie.